Król Karol III pogodził się już z decyzją syna Harry'ego i Meghan Markle nie będzie na koronacji. Choć do oficjalnej koronacji króla Karola III pozostał zaledwie miesiąc, wiele szczegółów ceremonii wciąż nie zostało jeszcze ustalonych. Na szczęście wiadomo już, w jakim stroju monarcha Zjednoczonego Królestwa wystąpi na uroczystości. A także to, jaka muzyka uświetni to wydarzenie. Kreację wybrała już także królowa Malzonka, Camilla Parker Bowles. Której strój ma być gestem pojednawczym wobec brytyjskiej opinii publicznej, a przy okazji hołdem dla księżnej Diany. Wiadomo także, że w opactwie westminsterskim pojawi się wielu znakomitych gości. Wydarzenia towarzyszące koronacji mają potrwać cały weekend, a poniedziałek, który przypada bezpośrednio po uroczystości, został ogłoszony dniem wolnym od pracy. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Harry i Meghan zdecyduje się przylecieć do Wielkiej Brytanii. Choć Sussexowie otrzymali zaproszenie od monarchy, to wiele wskazuje na to, że nie zdecyduje się z niego skorzystać. Nie jest bowiem tajemnica, że relacje między księciem a królem Karolem od dawna nie należą do najlepszych. Pomimo wielu znakomitych okazji, wciąż nie doszło do pojednania ojca z synem. W dodatku pomiędzy Williamem a Harrym doszło ostatnio do nieprzyjemnej sytuacji, po której maska Kate Middleton miał stwierdzić, że nie ma zamiaru więcej rozmawiać z bratem. Jak donosi zagraniczna prasa, król Karol III jest pogodzony już z tym, że jego młodszego syna najprawdopodobniej nie będzie na majowej koronacji. Jak tłumaczy Lady Colin Campbell, jedna z ekspertek do spraw royalsów, monarcha ma jednak obawy, że przez tę sytuację Harry poczuje się odrzucony i zostanie zepchnięty na margines. Pomimo tego, syn Elżbiety II nie chce wywierać na księciu zbyt dużej presji, bowiem wie, że Harry ma poważne problemy. Król Zjednoczonego Królestwa ma zapewne na myśli stany depresyjne, z którymi od lat zmaga się Meghan Markle. W mediach pojawiały się też informacje na temat tego. Za 38-latek może także cierpieć z powodu PTSD, zespół stresu pourazowego, oraz ataków paniki. Niestety, nawet jeśli Sussexowie zmienia zdanie co do koronacji, może okazać się, że jest już na to za późno. Do uroczystości pozostał bowiem zaledwie niecały miesiąc. A personel królewskiego dworu wciąż nie zostali jeszcze poinformowany o decyzji księcia i jego malzonki. Jak informuje Daily Mail, wszystko wciąż pozostaje wielka niewiadoma, ale Brytyjczycy mają nadzieję, że problem wkrótce zostanie wyjaśniony. Do tej pory wszystkie sygnały wysyłane przez Sussexów świadczą raczej o tym, że para nie ma zamiaru zjawić się w opactwie westminsterskim. Czy mimo wszystko skłóceni royalsi zdarza dojść do porozumienia przed majową koronacją?